Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Odcinek 10. Dzień dobry. Mam w studiu dzisiaj żywego wikipedystę, z którym poruszymy wiele tematów. W dodatku to jest administrator, Nadzik. Dzień dobry. Bo mamy dużo pytań na pewno, i słuchacze na pewno też mają dużo pytań do administratora, który w dodatku jest takim administratorem bardzo aktywnym, na pierwszej linii frontu, można powiedzieć. I dzięki temu dowiemy się, i słuchacze dowiedzą się, jak to się dzieje, że hasła są no, takie, jakie są, czyli są bardzo dobre, bo nad tym czuwają właśnie administratorzy. I tych administratorów wcale tak dużo nie ma. Ilu jest administratorów w tej chwili w polskiej Wikipedii? Teraz mamy, zostałem 99 administratorem. No właśnie, nie cała setka to już rozmawialiśmy o tym wcześniej że tak mało ludzi odpowiada za tak dużo treści. No i pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie: to przede wszystkim, czy jesteś inkluzjonistą, czy delecjonistą? Bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że jestem inkluzjonistą. Jestem w stanie zobaczyć encyklopedyczność w wielu rzeczy, których moi koledzy ich nie widzą. Jesteśmy projektem internetowym, więc w przeciwieństwie do Brytaniki czy do encyklopedii PWN, nie musimy męczyć się z drukowaniem czegoś na kartkach papieru, dlatego to nasze ostrze docinania artykułów może się znajdować troszeczkę bardziej po tej inklu inkluzjonistycznej stronie niż w tych papierowych edycjach. No, Aczkolwiek jestem delecjonistą stuprocentowym myśli chodzi o wandalizmy. Mm -hmm. No to, to, tego się nie spodziewałem. <noise> no bo y, wikipedyści dzielą się na inkluzjonistów, którzy są za tym, żeby wszystko jak gdyby akceptować do Wikipedii i właściwie każde hasło powinno mieć swoje miejsce w Wikipedii. I są delecjoniści, którzy uważają, że nie, 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 zaraz, zaraz, proszę tutaj, to jest nieencyklopedyczne, tam to się nie nadaje, a po co to ma być na przykład, a tam to też jest niepotrzebne i kasują, 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 kasują. No i pewnie z takimi usuwaniami spotykają się też Wikipedyści, którzy zaczynają, no bo uważają, że coś powinno być w Wikipedii, a tutaj ktoś im to kasuje. Czyli to ty jesteś właśnie. Znaczy to jestem trochę ja. Ja na początek mojej kariery na Wikipedii również zaczął się od wrzucenia artykułu o Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieścia Miasta Stołecznego Warszawy, który miałem okazję być wtedy członkiem lat temu cztery ponad. I przez jednego z administratorów artykuł został najpierw przesunięty do mojego brudnopisu, potem został 108... no miałeś szczęście. Tak, po, po czym został. Był jest usuwany po prostu. Potem został wrzucony do poczekalni. Miejsce, którego nowi wikipedyści nie do końca rozumieją. Bardzo nie lubią, gdzie odbyła się dyskusja, która stwierdziła, że artykuł jest w ogóle nieencyklopedyczny, nie zasługuje na encyklopedię. No i muszę powiedzieć, że na początku było to dla mnie dziwne, że pomyślałem sobie, że jest organizacja, która istnieje, działa, no to dlaczego nie powinna być w internecie? Na, dlatego młodzi wikipedyści, użytkownicy mogą mieć troszkę problem z zasadami, ze zrozumieniem, że nie do końca to, co oni uważają, że jest encyklopedyczne, faktycznie zasługuje na miejsce tej encyklopedii. Mhm. No i co, jak dotarłeś do tego, że, że przyznałeś rację w końcu? Czy poddałeś się, czy, czy walczyłeś o to hasło? Znaczy, nie pamiętam już. Wydaje mi się, że walczyłem, dyskutowałem. W archiwum moich stron dyskusji można zauważyć, że hasło stało usunięte po rozmowie. Raz, potem drugi. Potem przestałem walczyć, no bo faktycznie nie byłem w stanie znaleźć linków potwierdzających rzeczy, które pisałem, bo to mhm. było hasło pisane na podstawie bo ja wiem. No, ale fakt, że jeśli nie ma o czymś informacji w internecie i było mi bardzo trudno znaleźć jakieś źródła, no to może faktycznie nie jest to do końca taki encyklopedyczny temat, skoro nikt o nim nie mówi. Mhm. I przeniosłem się do pisania o innych rzeczach, bardziej encyklopedycznych. No i od czego zacząłeś? Zacząłem od poprawienia informacji w artykule na temat zespołu szkół, w którym się uczę. Wydaje mi się, że jest to pierwsza edycja nieusunięta w historii mojego konta. A źródła już wtedy wiedziałeś, że są potrzebne, tak? Wtedy wiedziałem, tak. Jeszcze nie do końca jak to powinno być, ale jako źródło użyłem strony głównej mojej szkoły. Mhm. No, z perspektywy czasu widzę teraz, że to również była nieodpowiednia sprawa. Powinienem użyć dokładnej podstrony. Ale już był tam jakiś plus do dzisiaj tej edycji nikt nie cofnął. Ja wróciłem parę miesięcy temu taki trochę zawstydzony, poprawiłem ją, żeby była tak jak, Aha, y tak jak powinna być. Tak jak zasady mhm. przykazały. No ale właśnie w którym momencie przeczytałeś te zasady? Bo tak na początku to chyba rzadko kto czyta? Znaczy tak, tutaj może mi się troszeczkę trafić, o co po niektórych wydaje mi się, że wszystkich zasad to nie przeczytałem do dzisiaj zasady na Wikipedii są w większości spisane, ale w dużej części jest to taki uzus, który pamiętają osoby, które te Wikipedie zakładały, które te łączyły później. Jak się ktoś kogoś pyta, dlaczego jest taka, a nie inaczej, no to odpowiedź bardzo często jest, bo tak było od zawsze, czyli przez prawie 20 lat. I wydaje mi się, że sposób na dowiedzenie się, jakie te zasady są, jak się je respektuje, jedyny jaki istnieje, to po prostu zapoznać się z projektem, zacząć nim edytować i, I po jakimś się. czasie mhm. się zderzać ze ścianą mhm. i po jakimś czasie człowiek nauczy się iść z ręką wyciągniętą do przodu, żeby się z kolejny raz z ścianą nie uderzyć, bo to boli. No tak i nie trzeba się tym przejmować, bo to, to, to boli, ale nie... To, to nie jest fizyczne bóle, więc tak. to można wytrzymać nie? chyba. No właśnie. Dobrze, no ale to m, zacząłeś edytować, to był 2016 chyba, tak? To był 2016 rok, To było. Po, 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 zaraz będzie 5 lat, już mhm. ponad pół roku. Mm -hmm. No, reprezentujesz to młode pokolenie, czyli y, wszyscy chyba się cieszą, że, że, że jest młody, młody człowiek, który chce edytować Wikipedię i robi to w tak dynamiczny sposób. Y, w dodatku, zostałeś administratorem. Jak to się stało, że zostałeś administratorem? Jak to się stało, że zostałem administratorem? Mm. Proces zostania administratorem na polskiej Wikipedii jest jednym z bardziej selektywnych. No, ale chciałeś zostać administratorem? Na początku nie chciałem. Mój kontakt z administratorami był taki jak w większości nowicjuszy, czyli, no, że są to ludzie, którzy patrzą krzywym okiem, usuwają wkład, blokują i, no, nie są dosyć przyjemni. Po jakimś czasie zrozumiałem, że, no, to są faktycznie ci ludzie, którzy bronią artykułów, blokują ich przed niezalegowanymi użytkownikami, którzy cofa Wandalizmy, usuwają treści, żeby obraźliwy nie był widoczne dla całego internetu. I, I parę miesięcy temu zorientowałem się, że coraz mniej edytuję artykuły, a coraz więcej czasu zajmuje mi właśnie walka z wandalami. Bo jeżeli nie byłem administratorem, to musiałem takiego wandala znaleźć, powalczyć z nim sam, bardzo małym arsenałem yy, guzików, uprawnień, które sam miałem. I musiałem zgłosić kogoś administratorowi, żeby mm. powiedzieć: słuchaj, tutaj jest taki problem. Yy, no i zdałem sobie sprawę jakoś na początku roku teraz akademickiego, że faktycznie mi byłoby prościej i być może wszystkim innym, którym zawracam głowę, gdybym ja sam mógł już się bić na rękawice z tymi wandalami. Mm -hmm. No to jest poważny problem. Wydawałoby się, że w 2008 roku został zlikwidowany poprzez wersje przejrzane, ale to nie zupełnie tak jest, prawda? O tym powiemy jeszcze później na przykładzie konkretnego hasła, no, ale teraz chciałbym się ciebie zapytać, jak to jest, dlaczego właśnie kasujesz na przykład jakieś hasło i co, i co, jak ty to robisz jako administrator? To najpierw może. Bo jak? to jest takie pierwsze zderzenie, zazwyczaj, kogoś, kto coś napisał w Wikipedii, jakąś swoją twórczość, no nie, nie tyle swoją twórczość, ale swój wysiłek, tak, włożył w to, żeby wzbogacić Wikipedię. No i zagląda po tygodniu na przykład, bo chce sprawdzić, czy, tam wszyscy, czy może ktoś coś popchnął dalej, a patrzy, o, to skasowano to, tą, tą jego edycję. I jak to się dzieje jak ty to robisz? No to najpierw powiem, w jaki, sposób to, w jaki sposób to się dzieje. Gdy mówimy o usuwaniu czyjegoś wkładu, czy artykułu, możemy zrobić to co najmniej dwojako. Jeżeli... Jest to artykuł o temacie, który może nadawać się na Wikipedię, a na przykład jest po prostu słabo napisany stylowo, źle sformatowany tekst czy nie posiada źródeł. No to wtedy jest specjalna funkcja dostępna dla każdego użytkownika Wikipedii, nazywa się Przenieść do Brudnopisu. I ja z poradą, z odniesieniem do zasad, mogę przenieść takiemu użytkownikowi jego artykuł do jego własnej przestrzeni, do takiego sandboxa, do Brudnopisu, gdzie on ten artykuł może podbudować, rozbudować, dopóki nie będzie on gotowy. No, ale to pod warunkiem, że ten użytkownik ma założone konto, no bo jeśli edytuje bez zalogowania się, no to, to wtedy się nie da. Nie? nie, jeśli edytuje bez zalogowania się, to wtedy artykuł trafia do bruntopisu gościnnego, i osoba, która loguje z tego IP, czyli z adresu y, internetowego, również dostaje takie samo powiadomienie jak Wikipedysta, który dostaje nową mm -hmm. wiadomość na stronie dyskusji. Oni również mają okazję zapoznać się z tym. Utrudniono w porównaniu do zalogowanych użytkowników, ale jak najbardziej, jeżeli artykuł jest właśnie na tej granicy naszego stylu, naszych zasad, może trafić do brudnopisu. Mm -hmm. No i też te adresy IP się zmieniają w niektórych. Stąd, I to jest, tak, to jest stąd, problem. Stąd. Dlatego warto się zalogować i, i założyć konto. Dlatego warto się zalogować i założyć konto, zgodnie z oficjalnymi statystykami e, na polskiej Wikipedii konto ma prawie co 30 Polak, hmm. e, bo jest nas ponad, e, jeśli dobrze pamiętam, milion 100 tysięcy na w 38 milionowym kraju. Dlatego, jak widać, sporo ludzi się rejestruje. Większość z tych kont to są konta, które wykonują po jedną, dwie, trzy, dziesięć edycji. No ale jak widać, mamy też osoby, które mają po 300 tysięcy edycji, które są żywymi ludźmi na tak, naszej Wikipedii. Tak, tak. No będziemy jeszcze z takimi rozmawiać tutaj. No nie, niewątpliwie. To bardzo ciekawe, ale bo są różne metody na, na walkę z właśnie z, no, z czymś niekoniecznie wandalizmem od razu, tak? Bo to czasem są po prostu niezamierzone Jakieś błędy, jakiś no, taki punkt widzenia, ktoś prezentuje swój, a nie, a nie obiektywny, prawda? I to też należy jakoś zaznaczyć, tak? I to skasować, zablokować, kiedy się blokuje. Bo blokowanie to już jest poważniejsze. Sprawa, nie? Znaczy tak, blokowanie jest poważniejszą sprawą. Tutaj bardzo często się mówi w naszych projektach, że blokowanie nie jest karą, czyli nikt nikogo nie blokuje za karę, że z, o zły Wikipedysta, teraz masz blokadę. Zwykle blokuje się właśnie, jeśli chodzi o obronę przed projektem, czyli mogę zablokować użytkownika przed edycją Wikipedii, danego użytkownika, czy dany na przykład adres IP, czy cały zakres, w momencie, gdy jest on na przykład obraża innych użytkowników naszych projektów, jeżeli dodaje on treści będące pomówieniem albo obrazą jakiejś znanej osoby, czy nawet nie do końca znanej. Możemy blokować również osoby, które nagminnie dodają niepoparte źródłami informacje, albo informacje, które są nieneutralne. Wikipedia ma, jest encyklopedią, więc nie możemy napisać, że według mnie coś jest złe, według mnie coś jest dobre. Musimy bazować na źródłach, a niestety polska Wikipedia bardzo często pada ofiarą wandalizmu związanych z przedstawianiem wątpliwej jakości źródeł i wątpliwej jakości neutralnej opinii na dany temat. Mhm. Mm -hmm. To jest, e, łatwo ci to przychodzi, czy to zawsze taki jest problem z tym masz? Czy po prostu jesteś przekonany, no nie, no tego to trzeba zablokować, a tu to, to trzeba skasować i że to jest. Bo to jest takie no, trudne, kasować czyjąś, czyjąś działalność, tak? I że, zwłaszcza, że widzi, że ktoś miał dobrą wolę, na przykład, ale no, zrobił źle. Y no niestety, to jest, to, to jest duży problem. Za każdym razem przed nacinięciem guzika trzeba się zastanowić. Staramy się wybierać, op... Staram się wybierać te opcje bardziej łagodne, czyli zamiast na przykład od razu wycofać czyjąś edycję, która jest o złej treści, na początku ją anulować i opisać użytkownikowi, co jest z nią nie tak, żeby się poprawił. Mocniejsze opcje są używane dopiero później, kiedy użytkownik nie do końca czyta to, co mu się pisze, czy może je ignoruje, czy... No... Czy notorczywie y, chcę to swoją Próbuję swoim, przeforsować. Próbuję przeforsować mhm. swoją stronę, po prostu licząc na to, że. Nie jak, dyskutując. Nie tego. dyskutując mhm. i licząc na to, że jak wrzuci to trzeciej w nocy, to nikt tego nie zauważy. Co też nie jest prawdą ani u nas, ani na innych projektach. No i jeżeli taki użytkownik popełnia recydywę w pewnym momencie, no to już widać, że no nie da się z nim rozmawiać i jak już zacznie rzucać oblegami czy obrazami, no to już wiemy, że panu podziękujemy za współpracę i niestety musimy się z nim pożegnać. Na początku na parę godzin, potem na parę dni, ale często zdarza się też, że na zawsze. Mhm. Czyli jest, jest jakieś stopniowanie, to nie jest tak, że od razu się blokuje i do widzenia i koniec na, na 10 lat. Znaczy są, są administratorzy, którzy mają szybkie palce i są w stanie zablokować od razu. Eee, hmm. Ostatnio jeden z takich spraw zajmował się chociażby nasz y, komitet arbitrażowy w przypadku nieodpowiedniej blokady aktywnego użytkownika. Ale większość z nich, zwłaszcza jeśli chodzi o blokady, stara się je stopniować. Czyli nikt, trzeba być naprawdę specjalnym przypadkiem, żeby stać na Wikipedii zablokowanym od razu na zawsze. Mhm. A komitet arbitrażowy, co to jest? Komitet arbitrażowy to jest taka troszeczkę najwyższa władza polskiej Wikipedii, nie posiadająca władzy ani kontroli merytorycznej nad treściami, ale jest to taki finalny ośrodek rozwiązywania sporów między Wikipedystami. Jeżeli jakiś administrator niepoprawnie użyje swoich uprawnień w stosunku do innego użytkownika, czy dwóch użytkowników poróżni się tak bardzo, że na przykład nawet mediacja między nimi i rozmowa nie stanie rozwiązać problemu, to wtedy dziewięcioosobowy komitet arbitrażowy, najbardziej zaufanych, wybieranych co sześć miesięcy użytkowników Wikipedii, bierze tę sprawę na warsztat przysłowiowo. I po zapoznaniu się z materiałem dowodowym jednej drugiej strony, ze stanowiskiem jednej drugiej strony, wydaje wyrok. Wyroki są nieograniczone, jeśli chodzi o nasz komitet arbitrażowy. Może to być odebranie uprawnień, może to być zablokowanie z projektu, może to być na przykład yy, yy, symboliczna blokada na sekundę yy, z opisem, co się stało, dlaczego taka osoba została zablokowana. Takie ostrzeżenie. Takie ostrzeżenie. Dużo tych spraw jest trafiających do komitetu arbitrażowego? W, w, obecna kadencja, która zaczęła się na początku września, miała do tej pory dwie sprawy. Jedną odrzuciła jako nie w kompetencjach komitetu, bo był to spór merytoryczny o treść właśnie Wikipedii, a druga była między administratorami, zakończyła się dwa dni temu. Można powiedzieć, że jest to... Bardzo rzadko, częściej niż sprawa na miesiąc, i są to już naprawdę takie sprawy, którymi faktycznie ktoś wyżej powinien się zająć. Mm -hmm. No, bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz. To jest w ogóle a, książkę, można napisać pewnie. Nie pisał książkę. No, ja nie będę pisał książki o Wikipedii, ale znamy wszyscy znanego Polaka, Wikipedystę, który. Robi karierę naukową na badaniu Wikipedii no. i zachowań wikipedystów. Pundit, czyli profesor, profesor Dariusz. Dariusz Jemielniak. Tak, profesor zarządzania, który sam studiuje, i członek rady powierniczej, odpowiednika Rady Nadzorczej Fundacji Wikimedia Światowej. Mhm. Już kolejną książkę napisał chyba na temat właśnie też zarządzania Wikipedią, i znaczy związaną z Wikipedią może nie. nie... A to nie wiem, jeszcze nawet dotychczasowych nie dokończyłem. A, to lektura obowiązkowa dla osób, które chcą coś więcej się dowiedzieć. Wiedzieć na temat Wikipedii. Ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do konkretu, czyli do hasła, które widać, że ty utworzyłeś w 9 marca bodajże 2020 roku, więc chyba się można domyślić, że chodzi o pandemię COVID-19 w Polsce. Chociaż to hasło inaczej się na początku nazywało, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, na początku hasło nazywało się rozprzestrzenianie się zakażeń wirusa SARS-CoV-2 Zakażenia w Polsce, w Polsce zdaje A, się tak. tak. No ale potem zostało zmieniona nazwa, żeby dopasować do innych artykułów, których już było więcej. Tak, tak do w innych, do Światowej Pandemii, czy do właśnie odpowiednika takiej anglezycznej Wikipedii, która nie jest wyższa jakościowo od polskiej, ale mimo wszystko, żeby było jakieś ujednolicenie językowe. A jak to się stało, że zrobiłeś tą pierwszą edycję w tym haśle, że w ogóle wymyśliłeś coś, Przeszukałeś całą Wikipedię, stwierdziłeś, że nie ma takiego hasła i trzeba zrobić? Jak to było? Znaczy, śmiej się, ale dokładnie tak było. Większość haseł, <laughs> które zacząłem tworzyć na Wikipedii, łącznie z tym, powstają z mojej frustracji, że jakiegoś tematu na Wikipedii nie ma. Nie było czerwonego linka, na który kliknąłeś? Nie było czerwonego linku. Identycznie jak w przeszłości chciałem przeczytać o premierze Wielkiej Brytanii, zorientowałem się, że nie ma na Wikipedii artykułu premier Wielkiej Brytanii, mówiący o możliwościach stanowiska, o jego historii. Tak samo zobaczyłem, że okej, okay, już minęło parę dni od pierwszego zakażenia w Polsce, a tak naprawdę jedyne, co mamy, jaką informację, to, że jest taki wirus i że faktycznie tam 17 lat wcześniej była jego epidemia, mhm. w 2002-2003 roku. Zobaczyłem, że na anglojęzycznej Wikipedii to hasło już jest. Pobrałem kawałki, które były... Najbardziej interesująco źródłowione, przetłumaczyłem je oraz dodałem trochę swoich informacji znalezionych właśnie w polskojęzycznym i anglojęzycznym internecie. Mm -hmm. No dobrze, i e, potem nagle to wybuchło chyba to hasło. To znaczy, bardzo dużo było użytkowników, e, czytających przede wszystkim, no ale pewnie też e, ludzie zaczęli edytować. Nie tylko ty sam tworzyłeś to hasło, ale też dołączali się inni, tak? Mm, tak, hasło wybuchło. Według oficjalnych statystyk e, ponad 465 zalogowanych użytkowników je edytowało i wykonało ponad 5000 edycji. Są to edycje od najmniejszych, czy od najmniejszych edycji takich jak danie na przykład przecinka, czy poprawienie jednej literówki do ciężkiej pracy kilku użytkowników, którzy codziennie dbają o tym, żeby informacje z Ministerstwa Zdrowia trafiały do artykułu, żeby on był jak najbardziej aktualny. Są inni wikipedyści, czy na przykład niezalegowani użytkownicy edytujący spod adresów IP, którzy dodają informacje o nowych obostrzeniach. No, jest to artykuł, który obecnie jest y, chyba nawet w top 10 największych artykułów na polskiej Wikipedii, ponieważ ma już ponad 400 tysięcy bajtów rozmiaru. Jest to mnóstwo, więc już powoli ja i uczkownicy myślimy nad podziałką go na konkretne zakresy tematyczne. Czyli, żeby podzielić go na mniejsze hasła, tak? To znaczy Podziel, na kilka go, hasła. Tak, na mniejsze hasła. Żeby na przykład reakcje rządu, były, reakcje rządu na pandemię COVID-19 w Polsce były w jednym miejscu, żeby lista i historia obostrzeń była w drugim, żeby statystyki były w trzecim, ponieważ hasło jest bardzo aktualne, jest bardzo dobrej jakości, ale w pewnym momencie trzeba już będzie zastanowić się nad podzieleniem tego na zakresy tematyczne. No i potem się w tym głównym haśle pojawia informacja, że jest osobny artykuł na ten temat. tak? I... Po prostu tak, można naprawdę. kliknąć to i, i, i przejść tam. No dobrze, ale to powiedz w takim razie, jak na tym froncie y, wyglądała y, administracja tym hasłem? To znaczy, jak dużo było wandalizmów, a, kiedy one się pojawiły, czy, czy w tym największym nasileniu i co to były za wandalizmy, może nam zdradzisz? Znaczy tak, pandemia COVID-19 w Polsce jako artykuł nie jest biografią, więc nie pojawiają się w nim pomówienia, nie pojawiają no, się w nim. No, więc jest obrazy. Takim wdzięcznym tematem do omawiania, prawda? Tak, mhm. jest, jest wdzięcznym. Nie za bardzo jest tam co obrażać, nie za bardzo można o kimś napisać, co się sądzi o jego żonie czy rodzinie, jak to zwykle bywa na Wikipedii. Największym problemem tego hasła są tak zwani foliarze. Osoby, które potrafią na przykład całe hasło usunąć i zastąpić bardzo krótkim tekstem: koronaświrus wirus nie istnieje, obudźcie się ludzie. Mhm. Albo na przykład osoby, które piszą, że to 5G powoduje koronawirusa, czy ludzie piszący, że koronawirusa tak naprawdę przywiózł George Soros z Angelo Merkel, żeby skłonić Polskę do posłuszeństwa tego typu edycje są najczęstsze. No ale co, jak są, jak są źródła, to chyba to może istnieć taka zmiana, prawda? Znaczy, prawda jest taka, że źródło, źródło jesteśmy w stanie znaleźć na wszystko, tak? To się nazywa szukanie źródeł pod tezę. Jeżeli mamy jakąś swoją tezę, nawet niesprawdzoną, to ja jestem w stanie znaleźć w internecie artykuł, który potwierdzi, że Ziemia jest płaska. Mamy tutaj zasady Wikipedii, jeden z filarów, czyli weryfikowalność, która stoi na straży tego, że źródło źródłowi jest nie... Źródło źródłowi jest nierówne. Jeżeli mamy na przykład jakąś bardzo doniosłą informację, bardzo ważną informację, to na to wymaga bardzo ważnego źródła. Czyli yy, nikt nie zaakceptuje w, w Wikipedii edycji, że królowa Elżbieta druga zmarła, na podstawie zdjęcia na Facebooku osoby, która ma trzech obserwujących. Aczkolwiek artykuł na BBC na stronie głównej mówiący, że zmarła królowa Elżbieta, no już można potraktować jako wiarygodne źródło do tego faktu. Mhm. Mm a tutaj, jak się to weryfikuje w takim razie? No bo pewnie oddzielny artykuł powstanie na temat e, anty, takich ruchów właśnie antykowidowych, tak? I, I już pewnie jest jakaś tam część tego artykułu, bo tak nie przyglądałem e, się tak, dokładnie. Tak, w polskojęzycznej Wikipedii mamy ostatnią część tego artykułu, która właśnie mówi o reakcjach i o protestach związanych z ograniczeniami covidowymi, która opisuje protesty właśnie organizowane przez antyszczepionkowców. Czy przez osoby, które w ogóle protestują przeciwko obostrzeniom. Jest to ostatnia sekcja, która mówi, że był protest na przykład 16 sierpnia w Warszawie sto fałszywej pandemii czy plandemii. Także ta część jak najbardziej jest odpowiednia i te protesty są encyklopedyczne. I dopóki ktoś pisze, że. Jakaś część środowiska naukowego nie zgadza się z faktem, że pandemia jest taka groźna i poda źródła czy publikacje naukowe? Użytkownicy Wikipedii te, to zaakceptują, tak? bo nie chodzi o to, że przedstawiać tylko jedną część, kon jedną część tego tutaj, nazwijmy to, konfliktu, że ta pandemia jest. I my zgadzamy się ze zdaniem osób, które uważają, że no, tej pandemii może nie być albo nie jest aż tak groźna. Ale to też trzeba umieć napisać, trzeba znaleźć swoje źródła i zaznaczyć, że to tylko na przykład mniejszość środowiska naukowego tak uważa, bardzo mała mniejszość. A no nie można walczyć siłą, próbując usunąć całe hasło i niszczyć pracę prawie 500 osób, tylko dlatego, że no uważa się, że no pandemia nie istnieje. No ale coś takiego właśnie można zrobić, to znaczy wejść w edycję, hasła, usunąć całą treść zastąpić jednym zdaniem. Tak, yy, mamy pomocnika naszego bota, który nazywa się filtr nadużyć. I akurat w przypadku tego artykułu, gdybyśmy zastąpili 400 tysięcy bitów yy, 7 bitami z napisem oszustwo, no to filtr nadużyć nie pozwoli na zrobienie czegoś takiego. A, i nawet nie będzie do, do przejrzenia tego. Ta tak, versia, to tak? się nazywa blanking. Hmm, czyli jeżeli ktoś wysyła całą zawartość strony z Wikipedii, no to na nadużyć to odrzuci, a jeżeli ta osoba będzie próbowała parę razy, to może ją nawet zablokować przy czymś takim. Hmm, automat. Y, automat, tak, także. Yy... Pomaga, no, to dużo, nam, tak, pomaga nam trochę technologia. No jak, Ale jak często był używany ten, ten filtr nadużyć, na przykład wiadomo w stosunku do tego hasła? Nie wiadomo. Nie wiadomo mi. Nie jestem operatorem filtru nadużyć. Niektóre dane są zastrzeżone tylko dla konkretnych użytkowników. Ja też muszę wiedzieć, że nie sprawdzałem. Ale bywają też edycje hasła, które nie łapią się troszeczkę, jeśli chodzi o właśnie filtr nadużyć, tak? Czyli ktoś doda na przykład zdanie z napisem 9 grudnia Mateusz Morawiecki ogłosił czwartą wygraną nad koronawirusem. Jakkolwiek można znaleźć dowód na to, że tak powiedział, no to nie jest to już, encyklop nie jest to już informacja encyklopedyczna i należy się liczyć z tym, że... Pozostali użytkownicy Wikipedii mogą ją usunąć, mogą ją wycofać. I jeżeli pojawi się natłoczenie takich dodawanych, właśnie informacji nieencyklopedycznych, czy informacji błędnych, czy informacji impartych źródłami, no to ten artykuł był już kilkukrotnie blokowany przed użytkownikami o niższych uprawnieniach, niższym stażem, żeby nie mogli wprowadzać z nim zmian. Do czasu, dopóki sytuacja się nie, och nie ochłonie. Mm -hmm. No to powiedz, jak, jak to wygląda? Bo rozumiem, że praca nad tym hasłem i jego pilnowanie polega właśnie na tym, żeby sprawdzać, czy zmiany, które ktoś wprowadził, mają źródła, czy są encyklopedyczne, czy są weryfikowalne, tak i takie rzeczy. A te zmiany, które są wandalizmami jaki procent jest jednego w stosunku do drugiego? To znaczy, ile, ile czasu zajmuje weryfikowanie tych dobrych danych, które są jak najbardziej wskazane, żeby zamieścić je? No, oczywiście, tak jakoś średnio. To, to nie chodzi mi o to, żebyś podawał tutaj dokładne i konkretne liczby, tylko czy to jest po prostu 1 do 100, czy 50 do 50. Znaczy, według informacji na, dostarczonych nam przez X-Tools, narzędzia, właśnie dostępne przez Fundację Wikimedia, jest napisane, że na 1558 ostatnich edycji aż, 12, aż 122 były usunięte. Czyli 10%. Czyli mniej tutaj mówimy, prawie 10% jest wycofanych, jest usuniętych. Część z, tego to, część z tego to mogą być użytkownicy nie zgadzający się między sobą, no ale no, przeważająca część tych edycji no to niestety są wandalizmy. Mhm. Czyli ciągle to jest poważny problem. To jest ciągle poważny problem. To hasło i tak jest oszczędzone, jeśli chodzi o, o wandalizm na polskiej Wikipedii, ale tak, pojawiają się osoby właśnie chcące dopisać swoje teorie, chcące dopisać swój y, punkt widzenia tego hasła i dlatego trzeba go pilnować. Mhm. No to dziękuję Ci w takim razie, że pilnujesz tego hasła. Ile masz takich haseł pod swoją opieką? Znaczy, nie mam ich pod swoją opieką, bo to nie tylko ja ich pilnuję, oczywiście. Tam jest paru innych użytkowników, którzy na bieżąco patrzą i obserwują. Jeśli ja dobrze pamiętam, to ja osobiście haseł na bieżąco obserwuję około 200, które tam mi gdzieś migają. Nie wygląda tak, że ja wchodzę na nie codziennie i patrzę, co się zmieniło. Tylko na takiej swojej liście obserwowanych, ulubionych haseł mam około 200, którymi się interesuję, na których temat coś wiem. No plus te stworzone przed, przeze mnie, bo jak wiadomo swoje dzieci pilnuje się najbardziej. Mhm. No i to nie trzeba być administratorem, żeby sobie móc obserwować, prawda? Bo to każdy użytkownik, który jest zalogowany, może sobie dodać poprzez kliknięcie w gwiazdkę na górze w menu hasła do obserwowanych, do listy obserwowanych i potem jak wejdzie na swoim, po zalogowaniu się na swoją stronę użytkownika, to może wyświetlić tę stronę i zobaczyć, że były jakieś zmiany dokonane i wtedy może sprawdzać te zmiany. No to są już inne rzeczy, historie. Tak. Powiedz mi, bo jeszcze chciałem się ciebie zapytać, co byś poradził ludziom, którzy no właśnie rezygnują po, po takim usunięciu, anulowaniu ich edycji. E, powiedziałbym tak, e, przede wszystkim wandalom powiedziałbym, żeby nie wandalizować cudzej pracy, bo no, to jest po prostu niemiłe, <laughs> e, tak się zaśmiewając, e, ale jeżeli ktoś uważa, że jego edycja została wycofana bezpodstawnie, czy anulowana, czy artykuł był zablokowany bezpodstawnie, no to przede wszystkim należy się skontaktować z osobą, która to zrobiła. Jeżeli ja usunąłem czyjąś edycję, anulowałem i nie dałem wyjaśnienia, co również się zdarza, to strona dyskusji moja jest niezablokowana, można na niej zawsze napisać, zadać pytanie, co się dzieje nie tak. Ja udzielę odpowiedzi, ja udzielę rady. Wiem, że inni administratorzy również bardzo miło podchodzą do użytkowników. A jeżeli twoja encyklopedia była prawidłowa, a na przykład nie miała źródła, no to postaraj się znaleźć źródło do tej e, informacji i uźródów ją. Ponieważ samo napisanie, że Polska przekroczyła milion zakażonych, jest informacją, która może być prawdziwa, ale bez źródła my tego nie wiemy. I napisanie nam, że możecie sobie to sprawdzić w internecie, no, jest, też jest prawdziwe, ale to nie na tym polega encyklopedia. Taką utopią Wikipedii powinno być, że każde zdanie dodane do artykułu powinno mieć swój własny przypis mówiący dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mamy do dyspozycji mnóstwo materiałów jako Wikipedyści do dodawania treści do artykułów, przede wszystkim covidowych. Od listopada tego roku Wikimedia Foundation, czyli ten organ... Właściciel tutaj, Wikipedii. No właściciel, tak, organ dbający o Wikipedię i wikipedystów, e, współpracuje ze, ze Światową Organizacją Zdrowia, która udostępnia treści, e, informacje, e, grafiki na wolnych licencjach w ponad 200 językach, e, które pozwalają na znalezienie łatwy, e, pozwalają na znalezienia łatwo dostępnych i weryfikowalnych, autentycznych źródeł dotyczących koronawirusa, który można e, artykuły m, na przykład uźródławiać. Mhm. Więc tych źródeł, te źródła w internecie są i bardzo często ten cykl, te, bardzo często te, źród, te edycje, które są po prostu usuwane z źródła, można znaleźć do nich informacje, które pozwolą wam umieścić to w artykule. Mhm. No, dyskutowanie i takie spieranie się wcale nie jest łatwe w Wikipedii, bo jednak ten mechanizm od 2001 roku wprawdzie przeszedł jakieś, jakąś ewolucję. To jednak ciągle dla nowych użytkowników mało zrozumiałem, jest to, że rozmawia się z innymi użytkownikami w bardzo dziwny sposób. To znaczy, nie tak jak na czacie, że po prostu zaczynamy rozmowę czy w SMS-ach, tylko trzeba wejść na stronę użytkownika, z którym chcemy dyskutować, tam do niego napisać, a on odpisuje na stronie naszej dyskusji. I w ten sposób, jakoś tak bardzo dziwnie, ciągle odbywa się ta dyskusja. Tak, dyskutowanie na Wikipedii przypomina troszeczkę dyskusję na Facebooku, gdyby ta była prowadzona przez pisanie postów na cudzej osi czasu. Że ja napiszę na Twojej stronie na Facebooku cześć, mam problem z tym, i zamiast odpisać mi w komentarzu czy na prywatnej wiadomości, pojawi się drugi post na mojej stronie dyskusji mówiący cześć, odpowiadam na Twoją wiadomość. Może być to niezrozumiałe dla nowych użytkowników, zwłaszcza. Tych y, zazn zaznajomionych z internetem w ostatnich latach, czyli właśnie młodzieży, no bo nie miała nigdy okazji dowiedzieć się, y, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak? Jest to również odmienne od komunikatorów tekstowych, na przykład Messenger, IRC, czy Discord, czy Slack. Y, jest to system, który jest y, troszeczkę archaiczny, ale na Wikipedii przyjął się bardzo dobrze i pozwala to na utrzymanie dyskusji. Na Wikipedii nic nie ginie, ta wypowiedź, do dzisiaj na przykład na Wikipedii dostępny pierwszy dialog wymieniony pomiędzy dwoma założycielami jakoś w październiku 2001 roku z KPJasem i PTJ-em, mhm. tak, że cześć, czy jesteś tutaj? Tak, jest już nas dwóch, i taki sposób dyskusji pozwala nam zostawić te treści na zawsze, tak? Dlatego komitet arbitrażowy potrafi czasami wrócić do dyskusji sprzed paru lat i wiedzieć, że jeżeli pisali ci dwaj użytkownicy, to wtedy każdy ma dostęp do tych dyskusji. Nikt nie broni nikomu pisać oczywiście prywatnie na Wikipedii, ale większość tej komunikacji teraz w sposób otwarty, bo jest też taka ważna sprawa, że jeżeli ty masz jakiś problem, to jest duża szansa, że ktoś inny również ma ten sam problem. Więc jeżeli potem trafi na twoje wyjaśnienie i twojego rozmówcy, to sam go również rozwiąże. Mhm. No mówisz o takich archaicznych też narzędziach jak IRC. Już chyba nikt z tego nie korzysta, tylko wikipedyści, tak podejrzewam. Ale ostatnio założony został Discord, który jest takim, no, dużo bardziej nowoczesnym narzędziem, Używanym przez graczy głównie, ale teraz spełnia swoje zadanie, jeśli chodzi o komunikację Wikipedystów, również, prawda? Tak, spełnia. W większości na Discorda przyniosło się to młodsze pokolenie, młodsze pokolenie, jak powiedzmy to, właśnie administratorów i użytkowników. Tam muszę powiedzieć, że właśnie im ktoś jest młodszy wiekowo, no. jeśli chodzi o Wikipedię, czyli znaczy nie o staż, tylko o roku rodzenia, tym bardziej aktywny na tym Discordzie jest. Pomaga to w takiej komunikacji bieżącej, tak? czyli takiej, która nie musi być publiczna, nie musi być na Wikipedii, tylko na przykład ktoś ma problem jakiś malutki z czymś, ktoś się chce zapytać, słuchajcie, bo mam chcę wrzucić taką edycję, czy na pewno powinienem móc to zrobić? Ja też tam czasami zadaję różne pytania, że coś mi nie działa. Ty dzisiaj rano zadawałeś pytania, tak jest. Czy, jest, czy jest coś możliwe do zrobienia. Także Discord pełni taką funkcję. Szybkiej komunikacji, to, chyba, tak? Szybkiej komunikacji, nazwijmy to, że w pracy, jeżeli pracujemy, to takie, tam się odbywają takie rozmowy, które zwykle odbywają się w kuchni. Pomiędzy pracą jednej i drugiej osoby, sobie razem robią herbatę czy kawę w kuchni i zamienią takie dwa słowa związane z pracą, albo niekoniecznie, i potem się rozejdą, przejdą inne osoby, też rozmawiają. Jest tam stale aktywne około 230 osób, także. Może, może nie być reakcji w 15 sekund, ale jeśli ktoś zada pytanie, to może liczyć, że na pewno nie zostanie ono bez odpowiedzi. Tematycznie są podzielone na te, te dyskusje, na różne pokoje, jeśli to tak można nazwać. A serwer, na którym to się odbywa, nazywa się Wikimedianie, chyba tak? Tak, Wikimedianie. Dobrze no dobrze, to Discord na pewno na Facebooku też można porozmawiać z Wikipedystami, bo jest Wikipedia polska. Tak, PL, PL, Wikipedia się grupa nazywa. pl.wikipedia. No tak, ale wszelkie dyskusje dotyczące haseł i takich konkretnych rzeczy warto jednak y, y, zaczynać i, i prowadzić właśnie poprzez mechanizm Wikipedii. Bo tak. wtedy zostaje to wszystko jakoś tam w pamięci. To jest też jeden z zasad Wikipedii, że właśnie tylko na niej mogą odbywać się wiążące dyskusje w jakichkolwiek sprawach, czyli ja mogę zapytać się na przykład tutaj mojego rozmówcę o zdanie na jakiś temat. Ale dopóki jego opinia nie zostanie wyrażona również w Wikipedii, to ona nie liczy się do głosowań, nie liczy się do dyskusji i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli dyskutujemy w poczekalni hasła, hasła nad usunięciem, to szeroki opór y, zwolenników jakiegoś, usunięcia jakiegoś hasła czy przeciwników na Facebooku nic nie znaczy, dopóki nie przyjdą, oni nie wypowiedzą się w poczekalni. Jeżeli teraz na przykład w, y, Wikipedia stara się pozmieniać niektóre reguły, czy wprowadzić nowe grupy uprawnień, czy zmienić zasady, nazwy użytkowników. Również takie osoby się muszą powiedzieć na Wikipedii, żeby ich słowo było formalnie usłyszane. Na Wikipedii odbywa się taka dyskusja formalna, taka, która powinna zostać na stałe, a Discord właśnie służy celom towarzyskim, czy naprawą takich bieżących problemów. Mhm. No i zapraszamy w takim razie na Discord, zapraszamy na Facebooka. E, można tam znaleźć ciebie, Nadzik, tak? tak. Jest twój nick. Mój to Borys Kozielski. Zapraszam. Będę tam informował też o audycjach Wikiradia, innych, które się pojawiają. Myślę, że to jest dobre, dobre miejsce do tego. No i takie luźne rozmowy można śmiało, jak ktoś jest nowym użytkownikiem, zapytać na kanale ogólnym bodajże. Bo... Otwarte się nazywa. Otwarte, Otwarte się nazywa, tak. No bo, bo miałbyś kanał Nowicjusze, ale w końcu został na otwartym kanale. Można pytać o różne rzeczy i nie bać się, bo tam są sami rzeczywi ludzie, którzy pomogą tak, w tym, żeby, żeby no, wzbogacić Wikipedię, bo w sumie o to nam wszystkim chodzi, żeby ta. Wikipedia była jak najlepsza. Bardzo dziękuję Ci za, za to, że przyszedłeś do studia i opowiedziałeś o tym, odpowiedziałeś na te pytania, które myślę, że słuchacze też mieli do innych wikipedystów. No i możemy kontynuować, jeśli połączycie się na Discordzie z kanałem Wikimedianie. Tam możemy dalej rozmawiać na różne takie tematy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.